Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Mamy piątek, ale dziś już jest ten dzień, w którym myślimy także o weekendzie, a ten weekend przyniesie także wybory do Europarlamentu. To w niedzielę. Właśnie wtedy będziemy szli do urny, żeby wybrać swoich reprezentantów w Brukseli, którzy będą nas tam właśnie przedstawiać. Maria Zięba, dyrektor Delegatury Państwowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu, jest gościem radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa i Panią również. I teraz bardziej o tych technicznych rzeczach, dlatego że wybory, co prawda ostatnio z dużą częstotliwością, ale tak naprawdę trochę to się zmienia w porównaniu z wyborami samorządowymi. Tam zdecydowanie większa frekwencja. Teraz jak spoglądam za okno, to się zastanawiam, czy ludzi nie odstraszy jeszcze ta pogoda. No, może i odstraszyć, to nie ukrywam, a niemniej no, chciałabym jednak, żebyśmy mieli wyborców w lokalu obwodowej Komisji Wyborczej. A nie obawiacie się podtopień w komisjach, bo dzisiaj na przykład strażacy wypompowują wodę z różnych miejsc, ale podejrzewam, że na takie sytuacje też jesteście przygotowani. Cały czas my jesteśmy w kontakcie z urzędami gmin i również z kryzysowym zarządami odnośnie informacji. No, jeżeli by była taka sytuacja, to po prostu będziemy reagować, ale reagowanie będzie na tej zasadzie, że będziemy szukać innego zastępczego lokalu obwodowej Komisji Wyborczej, jeżeli taka oczywiście będzie możliwość, że nie będzie takiej sytuacji, jak ma Bochnia. Tak? Zdarzały się takie sytuacje w przeszłości, na przykład to jest traktowane jak jakoś proceduralnie, na przykład jak przy okazji incydentów wyborczych, bo takie też się zdarzają. Nie, to nie są incydenty wyborcze. Zdarzały się nie tak w dawnym czasie, przypadek taki był w Muszynie, gdzie jeden z lokali został po prostu zalany przez, no również przez wodę, tak? Procedura jest określona oczywiście w kodeksie wyborczym i w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, jak również w wytycznych, które posiadamy i od Państwowej Komisji Wyborczej, jak również od policji, co mamy robić i jak postępować. Skoro w Muszynie taka sytuacja miała miejsce, to scenariusz jest też przećwiczony przez służby w razie W, taka sytuacja będzie opanowana. Zgadzam się, ale nie życzę nam wszystkim, żebyśmy to po prostu tym mieli. Bardziej, że prognozy wskazują na to, że dziś już o 12 słońce ma zaświecić. Przynajmniej te najbardziej optymistyczne i na nie liczymy oczywiście. Okręg wyborczy numer 10 to ten najbardziej obszerny, dlatego że obejmuje i województwo małopolskie i świętokrzyskie. Tutaj w naszym okręgu wyborczym w szranki stanie około 90 kandydatów i reprezentują oni 9 komitetów. Te wszystkie komitety, jak to będzie technicznie wyglądać, gdy już przyjdziemy, zobaczymy tą kartę do głosowania, jak ona będzie wyglądać? Karta do głosowania jest tak potocznie mówioną płachtą, tak? W związku z powyższym wyborca dostanie kartę koloru białego, wielkości 42x50 i ma się zdecydować, tak? Czyli nie będzie tutaj przekładania kartek, czysta karta. Przyjęliśmy już to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, że staramy się robić tą jedną kartę po to, żeby uniknąć jakby niepotrzebnych zarzutów, tak? Ze strony wyborców, czy organów, które kontrolują te wybory, że wyborcy po prostu są wprowadzani w błąd i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym każdy z nas otrzyma płachtę, na którym ma postawić co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki do głosowania. Czyli tutaj ta kwestia, czy to ma być krzyżyk, czy ptaszek tak zwany. Ptaszek nie jest dwoma, co najmniej dwoma liniami przecinającymi się w obrębie. On musi być przyciągnięty, ten ptaszek, tak? Czyli bezpiecznie jest po prostu zrobić krzyżyk. Tradycyjnie, tak jak żeśmy się przyzwyczaili, że znak X czy plus w kratce. Mamy wtedy pewność, że nasz głos będzie głosem ważnym i zaliczonym. Oczywiście okręgi, obszary, komisje znajdują się w tych miejscach, w których zazwyczaj przy samorządowych wyborach. Tak. Czy to się zmienia? To znaczy zmienia się to w zależności od różnych przesłanek. Mianowicie generalnie dotyczy to, że nie wiem, jest malowanie w lokalu, czyli takie organizacyjne, tak?
czy na przykład jest remont i ten remont na przykład nie będzie zakończony do dnia dzisiejszego generalnie, tak? Bo dzisiaj urzędy gmin wchodzą do tych lokali, mają je... Trzeba ją wyposażyć, tak? W związku z powyższym są takie przypadki, gdzie wójt, burmistrz czy prezydent miasta wnioskuje do komisarza wyborczego o przykładowo jednorazowe przeniesienie siedziby obwodowej komisji wyborczej, ale wyborcy w miejscu, przepraszam za to sformułowanie, starej siedziby obwodowej komisji wyborczej będą mieć informację, że siedziba jest dla nich przewidziana, jest w innym budynku. Mhm. I tutaj, jeśli mielibyśmy wątpliwości, czy iść tam, gdzie zawsze przez wszystkie te lata szliśmy, to można zajrzeć na stronę na przykład PKW, tam są informacje. Gdzie jeszcze można takie informacje znaleźć? Tak, to znaczy na stronie delegatury, są na stronie każdej jednostki samorządowej w BIP-ie. Po zakładce wybory można znaleźć właśnie takową informację. A ponadto są tablice ogłoszeń, tak? Gdzie idąc nawet do tego lokalu, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście mamy iść pod ten wskazany adres, czy przykładowo nie. Ale tak jak mówię, to są bardzo, bardzo sporadyczne. W Nowym Sączu jest jedna siedziba przeniesiona, to jest z klubu Piast. Wyborcy tam się skarżyli, że te schody, które po prostu, no, jest utrudnieniem pewnym, żeby wejść po tych schodach. W związku z powyższym, już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale jest przeniesiona do szkoły. Tam będą dwa lokale obwodowej komisji wyborczej. Mhm. Tą informację też na pewno będziemy jeszcze podawać dla mieszkańców Nowego Sącza na naszej antenie. I właśnie, co z osobami, które na przykład nie chcą zagłosować, nie mogą na przykład zagłosować w miejscu zamieszkania? Czy jest jeszcze szansa na to, żeby zgłosić się na przykład i poprosić o taką możliwość głosu w innym miejscu? Jest. W tych wyborach funkcjonuje zaświadczenie o prawie do głosowania. Zatem w godzinach pracy ewidencji ludności w danym urzędzie miasta czy gminy wyborca, składając wniosek właśnie tam u pracownika, no, otrzymuje zaświadczenie o prawie do głosowania. To zaświadczenie uprawnia wyborcę do głosowania w każdym w skali kraju, jak i również za granicą lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym również w wyniku, nie wiem, decyzji, że jednak chce wrócić z powrotem do siebie głosować, mimo że tam już jest wykreślony, ponieważ pobrał zaświadczenie, ale ma takowe prawo. Czyli jeszcze cały czas ta możliwość tak istnieje. Tak jak mówię, w dniu dzisiejszym tylko. W dniu dzisiejszym trzeba zdążyć do momentu zamknięcia. Tak, do pracowni, no podejść sobie do ewidencji ludności. Załóżmy, że już wszyscy wiedzą, gdzie są lokale. Mamy 26 maja, idziemy do swojego... Od 7 do 21. Od 7 do 21 możemy sobie pójść do swojej komisji wyborczej. Co ze sobą zabrać? Ze sobą zabieramy dokument potwierdzający swoją tożsamość. Albo dowód osobisty, albo prawo jazdy, albo paszport. To ma być dokument ze zdjęciem. Mhm. Bez tego dokumentu również złożenia podpisu w spisie wyborców, komisja nie wyda karty nam do głosowania. Czyli ten dokument tak, potwierdzający, ten dokument musimy, potwierdzający mieć. Musimy mieć. Tak jak mówiłam, no i oczywiście każdy z wyborców musi złożyć wpierw podpis, a dopiero następnie otrzymuje kartę do głosowania. Odmowa złożenia podpisu przez wyborcę, mimo że ma dokument potwierdzający tożsamość, skutkuje tym, że komisja mu nie wyda karty do głosowania. Mhm. Te wybory, jeśli chodzi o Europarlament, zazwyczaj są takimi wyborami, gdzie frekwencja jest bardzo niska, o tym wspomnieliśmy już na początku. Ja sprawdzałam dane za poprzednie 3 razy, bo teraz to będzie ten 3. raz, kiedy będziemy głosować na swoich przedstawicieli do Europarlamentu. W powiecie nowosądeckim to około 27%. W Polsce ta frekwencja była mniej, zdecydowanie niższa. 27%, tak jak pani tutaj mówi, natomiast w skali kraju było 23%. Natomiast w tych komisjach, w zasięgu tym terytorialnym, którym my jako delegatura obsługujemy, była jeszcze niższa. Także, a teraz patrząc jeszcze na to, co się dzieje, mam nadzieję, że
że nie będzie aż tak strasznie źle u nas. Także zachęcamy do tego, żeby przychodzili wyborcy, bo przecież i tak te karty, to wszystko, ta procedura wygląda identycznie, niezależnie od tego, jaka frekwencja była w poprzednim roku. Niezależnie, czy przyjdzie jeden wyborca, czy przyjdzie ich 2000, to ta sama procedura obowiązuje. Jeszcze na koniec powiedzmy o tym, co jeśli zdarzą się incydenty, bo przypomnijmy, cisza wyborcza startuje. Cisza wyborcza dzisiaj o godzinie 24 kończy się kampania i cisza rozpoczyna się minutę po 24. Czyli sobota i niedziela jest cisza wyborcza. Czyli już nie rozdaje nikt ulotek? Nie można żadnych plakatów, żadnych ulotek, żadnych spotkań wyborczych czynić, ze względu na to, że no to jest karalne, tak? W świetle naszych przepisów prawa. Czyli dajmy sobie też ten czas na tą swobodną, spokojną analizę tak jest, tego, na kogo tak. chcielibyśmy zagłosować. Tych kandydatów jest sporo, tak jak mówiłam, około 90 w okręgu wyborczym numer 10. I to, co ważne, jeśli ktoś zakłóca ciszę wyborczą, to bezpośrednio każdy z wyborców ma... prosilibyśmy, żeby każdy z wyborców, który zauważy tak, że jest naruszana cisza wyborcza, żeby zgłaszać to bezpośrednio organom ścigania, a nie nam, bo to skutkuje w ten sposób, że jeżeli my odbieramy ten telefon z informacją, owszem, przekazujemy ją każdorazowo na policję, tylko że wtedy my musimy jakby uzyskać dane osobowe tej osoby, po to, żeby tym organom wskazać, żeby oni się skontaktowali i uściślili te wszystkie informacje, ponieważ my w biurze nie jesteśmy świadkami tego zdarzenia, tylko ta konkretna osoba. A policja właśnie od tej osoby ma przyjąć to zawiadomienie. Czyli ta droga jest znacznie dłuższa i tak, pewnie... wtedy tak, dłuższa i tak jak mówię, nie dlatego, żebyśmy się wymigiwali od tego jako delegatura, tak? Nie ma problemu. Każdorazowo zgłaszamy, tylko problem tym tkwi, że tak jak mówię, nie jesteśmy my świadkami i również nie jesteśmy stroną tego. Przypomnijmy jeszcze, jakie kary grożą za naruszenie ciszy wyborczej. Tutaj jest różnie chyba. Różnie jest. Tak. No, ale mandat niestety, można tak, otrzymać. Można. Więc niech to odstraszy w takim razie. Tak samo jak prosiłabym, żeby jednak może, co prawda już widzimy, przepraszam za to sformułowanie, wałęsające się plakaty po tym, ale no niestety plakaty komitetów wyborczych są prawnie chronione, więc nie można ich niszczyć, nie można ich zrywać. Już teraz w takim razie apelujemy o to, żeby mimo wszystko tutaj... To znaczy ja apeluję po tym, żeby jak się zakończy kampania, to znaczy po wyborach już, tak, żeby jednak posprzątać ten miasto Nowy Sącz i okoliczne miejscowości, żebyśmy nie mieli po prostu no, bałaganu na ulicach. Po wyborach samorządowych zrodził się trend, żeby na przykład te banery odwozić do schronisk, tam zwierzęta pochwalam ten pomysł. Zachęcamy, tak, tak, że będą mieć zwierzęta ocieplone dzięki temu kojce na przykład na zimę i w taki sposób też zadbamy o to, żeby te billboardy się nie marnowały. Tak, nie marnowały, no i tak jak mówię, nie zaśmiecały naszego miasta, jak i również jej okolicy. Na koniec przypominamy wybory 26, wtedy idziemy do urn, a o tych jak głosować, jak wygląda to głosowanie, mówiliśmy dzisiaj z naszym gościem. Maria Zięba, dyrektor delegatury Państwowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu, gościła w Radiu RTN Nowy Sącz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.